Dobrze, witam Państwa serdecznie. Proszę o zajęcie miejsc. Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie, witam Pana Burmistrza, witam Państwa przed telewizorami. Proszę Państwa, na podstawie odpowiednich artykułów i paragrafów otwieram 41. sesję Rady Miejskiej w Kozienicach. Proszę Państwa, proponowany porządek sesji. Punkt pierwszy, otwarcie obrad. Punkt drugi, przyjęcie protokołu obrad 40. sesji. Punkt trzeci, podjęcie uchwały w sprawie 4.1. Zmieniając uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2021-2030. 4.2. Zmiany w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2021. 4.3. Zmieniając uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatu kozienickiemu. 4.4. Ustalenia wynagrodzenia burmistrza Gminy Kozienice. 4.5. Zmieniając uchwałę w sprawie zmieniając uchwałę numer 15/133/2016. Przepraszam, zdejmę sobie dobrze, bo tutaj mam 2016 Rady Miejskiej w Kozienicach dnia 31 marca 2016 roku w sprawie ustalenia diety zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Rady Miejskiej w Kozienicach i upoważnienia wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Kozienicach. 4.6. Ustalenie regulaminu targowisk miejskich w Kozienicach. 4.7. Zmieniający uchwałę nr 30/359/2020 Rady Miejskiej w Kozienicach dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Kozienice, Kozienicki Dom Senior Plus 2, włączonego do Centrum Usług Społecznych w Kozienicach oraz zmiany statusu Centrum Usług Społecznych w Kozienicach i zmiany siedziby Centrum Usług Społecznych. 4.8. Zmiany gminnego programu profilaktyki rozwiązania problemów alkoholowych na rok 2021. 4.9. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu części działki oznaczonej numerem 2720 położonej w Kozienicach przy ulicy Cmentarnej. 4.10. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z części działki ewidencyjnej numer 2934/2 położonej w Kozienicach przy ulicy 11 listopada. 4.11. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z części działki ewidencyjnej numer 2002/3 położonej w Kozienicach przy ulicy Ogrodowej. Punkt 4. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt 5. Wolne wnioski. Punkt 6. Zamknięcie obrad. Dziękuję. Proszę Państwa, w takim razie przechodzę do punktu drugiego. Przyjęcie protokołu obrad 40. sesji. Proszę bardzo, przechodzę do głosowania. Chwileczkę, bo mi się tu jeszcze tablecik. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Protokół został przyjęty. Przechodzimy do punktu 4.1 i tutaj prosimy Panią Skarbnic Makulę Sobotę o zreferowanie. Proszę bardzo. Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2021-2030. Na podstawie wymienionych aktów prawnych uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 30/334/2020 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2021-2030 wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy.
Załącznik nr 1, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2021-2030 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt 2. Załącznik nr 2, Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2021-2028 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy mamy pytania, uwagi? Proszę bardzo, pan burmistrz. Ja tylko słówko informacyjnie. Najważniejsze zmiany, proszę państwa, przesuwamy z dróg krajowych 65 tysięcy. Dotyczy to porozumień, projektów, które realizujemy z uwagi na pandemię. One się opóźniają, kwestie uzgodnień i opinii, czyli te pieniądze jakby wykorzystamy w przyszłym roku. Będziemy kończyli tą ciąg pieszo-rowerowy w stronę Świerży i wprowadzamy dużą inwestycję, czyli budowa bloku mieszkalnego na Polesiu, tam gdzie otrzymaliśmy prawie 4 400 000 dotacji. W tym roku musimy podpisać projekt, natomiast wykonanie będzie w latach 2022-2023. I dlatego wprowadzamy to do WPF-u i prosiłbym Wysoką Radę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jakieś pytania? Proszę bardzo, pan radny Czerwiński. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Dziś był przetarg na budowę mieszkań komunalnych. I z tego, co czytałem, z otwarcia ofert, to jest około 7 milionów. My w projekcie uchwały mamy 5,5 miliona. To jakby takie bezprzedmiotowe trochę na dziś się staje przyjmowanie tego, bo nam nadal brakuje 1,5 miliona i co dalej. Proszę bardzo, pan burmistrz. Proszę państwa, przetarg jak będzie rozstrzygnięty, to będziemy wtedy podejmowali decyzję w kwestii albo jego unieważnienia, albo zwiększenia kwoty. Na dzień dzisiejszy podejmujemy kwoty, jakie są w umowie z BGK. Dziękuję bardzo. Proszę. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze chciał? Nie widzę. Poddaję uchwałę pod głosowanie. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Proszę bardzo, uchwała 4.2. Zmiany w uchwale budżetowej gminy Kozienice na rok 2021. Proszę bardzo, również panią skarbnik. Dziękuję. Szanowni państwo, projekt uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Kozienice na rok 2021. Na podstawie wymienionych aktów prawnych Rada Miejska w Kozienicach wprowadza następujące zmiany. Paragraf pierwszy. Zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu na 2021 rok o kwotę 491 tysięcy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu na 2021 rok o kwotę 300 100 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu na 2021 rok o kwotę 190 900 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. W wyniku zmian wprowadzonych w paragrafie pierwszym zmienia się treść uchwały budżetowej. Punkt 1. Paragraf 1. Punkt 1 otrzymuje brzmienie. Ustala się dochody w łącznej kwocie 200 399 320 zł, z tego bieżące w kwocie 189 601 235 zł i majątkowe 10 798 085 zł. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 39 098 056 zł. Punkt 2. Paragraf 1. Punkt 2 otrzymuje brzmienie. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 214 780 132 zł i z tego bieżące w kwocie 183 212 802 zł i majątkowe 31 567 330 zł. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 39 098 056 zł.
Paragraf trzeci. W wyniku zmian wprowadzonych w tabeli numer 2 do uchwały budżetowej na 2021 rok wprowadza się zmiany w tabeli numer 3 do uchwały budżetowej na 2021 rok wydatki inwestycyjne gminy Kozienice zgodnie z załącznikiem numer 3 do niniejszej uchwały. W wyniku zmian wprowadzonych w tabeli numer 2 do uchwały budżetowej na 2021 rok wprowadza się zmiany w załączniku numer 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem numer 4 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Kozienice. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, czy mamy jakieś pytania, uwagi do uchwały? Proszę, pan burmistrz. Może tak dwa zdania wyjaśnienia. Proszę państwa, te większe kwoty 75 tysięcy na remonty, 125 tysięcy to jest przygotowanie do akcji zima, czyli zakup usług pozostałych. 41 tysięcy ochotnicze straże pożarne dostaliśmy, dotacje dla 7 jednostek. Zazwyczaj ta dotacja z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych była rozstrzygana do końca czerwca. Teraz się bardzo opóźniła. Decyzje zapadły w październiku. No i musimy w tym roku zrealizować te zakupy. Oczywiście, jak państwo wiecie, ze wszystkim teraz jest ciężko, żeby otrzymać od ręki, więc musimy zabezpieczyć też swój wkład własny do tego, który otrzymaliśmy i zlecić szybko poprzez straże pożarne ochotnicze zakup tych sprzętów, bo musimy te dotacje rozliczyć w tym roku. Również 250 tysięcy przeznaczamy na pomoc na zakup sprzętu dla szpitala powiatowego w Kozienicach. Tam będziemy mieli kolejną uchwałę, to może szczegóły dopowiem. To te większe kwoty, inne są w zasadzie zapisy księgowe przesunięcia paragrafów w zakresie wynagrodzeń oświatowych. Dziękuję bardzo, proszę. Nie widzę pytań. Proszę bardzo, poddaję uchwałę pod głosowanie. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, uchwała została przyjęta. Proszę bardzo, uchwała 4.3 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatu kozienickiemu. Proszę również panią skarbnik. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 15 listopada 2021 roku zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kozienickiemu. Na podstawie wymienionych aktów prawnych uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 30/337/2020 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kozienickiemu, zmienionej uchwałą 38/438/2021 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 8 września 2021 roku wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Paragraf drugi otrzymuje brzmienie. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie udzielona w formie dotacji celowej z budżetu gminy Kozienice na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do kwoty 670 tysięcy złotych. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Kozienice. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Proszę, czy mamy pytania? Proszę bardzo, pani radna Kordula. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie burmistrzu Zakaralo. Ja mam takie pytanie, właściwie nie pytanie, stwierdzenie, bo nie widzę na sali pana dyrektora szpitala i wydaje mi się, że w dobrym tonie by było przyjść i powiedzieć nam na temat szpitala, jaka jest sytuacja, kondycja. Ja tu absolutnie nie myślę o żadnych podziękowaniach, tylko opowiedzieć nam, bo z troską rozważamy tą sytuację i wiele pytań, na przykład ja osobiście, no może wiele, ale kilka pytań bym miała do pana dyrektora szpitala. Dziękuję bardzo. Proszę, pan burmistrz. Ja myślę, że jak będzie taka wola i potrzeba, to oczywiście państwo się zbierzecie jako rada i pana dyrektora zaprosimy, gdzie będzie można poświęcić więcej czasu. Natomiast jeśli chodzi o treść uchwały, jeżeli pan przewodniczący pozwoli, dwa zdania. Spotkałem się z panem dyrektorem, z panem starostą, przewodniczący Komisji Zdrowia Powiatowej, pan dr Śmiech był i pani doktor, tu przewodnicząca Komisji Zdrowia naszej gminnej, pani doktor Elżbieta.
Kowalska-Piechowicz. Ustalaliśmy, jakie są potrzeby szpitala i jakie są możliwości pomocy gminie. Oczywiście pan dyrektor wnioskował większe kwoty, dwa razy większe, bo mówimy o tym roku jeszcze. No i po takich wspólnych negocjacjach, rozmowach ustaliliśmy, że taki podział będzie do zrealizowania i do przyjęcia przez szpital, bo oni muszą ten sprzęt w tym roku zakupić i rozliczyć, a to też nie jest do końca łatwe. Jak wiemy, sytuacja jest ze sprzętem elektronicznym też nie do końca ciekawa. 250 tysięcy, w sumie jak państwo widzicie, powiat otrzyma 670 tysięcy, ale to jest tylko kwestia gotówkowa. Ja już umorzyłem prawie 400 tysięcy szpitalowi, a w listopadzie pewnie dyrektor wystąpi kolejne 200, czyli to będzie prawie 600 w umorzonych podatkach dodatkowo. No i też gospodarka komunalna. Wiem, że pan prezes umarza odsetki, to też będzie chyba kilkadziesiąt tysięcy od zaległych faktur. To też jako wsparcie gminy, więc w sumie myślę, że chyba ponad 1 300 000 w tym roku w jakichś formach do powiatu lub jednostek powiatowych trafi z gminy Kozienice. I tu mówię o tych jednostkach bezpośrednio podległych, bo Straż Powiatowa czy Policja Powiatowa, one są zakresem powiatowe. Tam dodajemy jeszcze przecież około 500 000 w sumie w tym roku. Natomiast one bezpośrednio nie są finansowane z budżetu powiatu. Na przyszły rok zobaczymy, pan dyrektor też będzie bardziej wiedział, jakie pieniądze otrzyma w związku z czwartą falą covidową. Anestezjologia, jak wiemy, ona ma kluczowe zastosowanie w zwalczaniu tak covidu w zakresie intensywnej opieki medycznej, czyli respirator. Natomiast bez anestezjologii też no, nie ma szpitala, bo nie ma operacji. Więc jakikolwiek blok operacyjny, a taki pan dyrektor chce stworzyć na urologii, bo my tylko zakupujemy część sprzętu, część będzie zakupiona z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i z innych, to już oczywiście pan starosta z panem dyrektorem sobie ustalą. Natomiast no mówię, nie ma operacji bez anestezjologii właściwie wyposażonej kadrowo i sprzętowo. I tutaj te propozycje jakby wyszły ze strony szpitala i tak wstępnie ustaliliśmy, że w tej formie ja przedstawię Wysokiej Radzie i Wysoka Rada podejmie decyzję w tym zakresie. Jeżeli państwo wyrazicie zgodę, ja pewnie jutro już podpiszę umowę, żeby dyrektor mógł realizować zamówienia. Dziękuję bardzo. Proszę, czy mamy jakieś pytania? Nie widzę. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, uchwała została przyjęta. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Proszę państwa, przechodzimy do uchwały 4.4, ustalenie wynagrodzenia burmistrzowi gminy Kozienice i proszę panią sekretarz Sylwię Wąsik o zreferowanie. Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Uchwała Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Kozienice. Na podstawie wymienionych aktów prawnych uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Burmistrzowi Gminy Kozienice, panu Piotrowi Kozłowskiemu, ustala się wynagrodzenie miesięczne w wysokości. Ustęp 1. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10 400. Ustęp 2. Dodatek funkcyjny w kwocie 3400. Ustęp 3. Dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 4140. Ustęp 4. Dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2020 roku w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych. Paragraf 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 25/2018 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza gminy Kozienice. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kozienicach. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2021 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy mamy jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Poddaję uchwałę pod głosowanie.
Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Ja również dziękuję. Proszę bardzo. Przechodzimy do uchwały 4 i 5, zmieniając uchwałę nr 15/133/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie ustalenia diet zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej i upoważnienia wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kozienicach. Proszę bardzo, proszę pana burmistrza o sprawozdanie. Szanowni państwo, może pozwolicie, bo na komisjach to było przerabiane, że nie będę cały czytał, powiem, co robimy. Wprowadzamy podstawę prawną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 27 października 2021 roku. Wartość proporcjonalna zostaje tak, jak była w roku 16, czyli w zależności od pełnionej funkcji procent diety należy się zgodnie z tamtą uchwałą. Natomiast zgodnie z tym rozporządzeniem wprowadzamy kwotę bazową, która została określona w tym rozporządzeniu. I tyle. Dziękuję bardzo. Proszę, czy jakieś pytania? Nie widzę. Daję uchwałę pod głosowanie. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, uchwała została przyjęta. Proszę bardzo, przechodzimy do uchwały 4.6. Ustalenie regulaminu targowisk miejskich w Kozienicach i tu zapraszam panią burmistrz Dorotę Sterkę. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni radni, projekt uchwały o numerze roboczym 4.6 w sprawie ustalenia regulaminu targowisk miejskich w Kozienicach. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się regulamin targowisk miejskich w Kozienicach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 14/226/2003 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 października 2003 roku w sprawie uchwalenia regulaminu gminnych targowisk w Kozienicach oraz uchwała nr 9/86/2019 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 14/226/03 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 października 2003 roku. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Kozienice. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dziękuję bardzo. Proszę, czy mam jakieś pytania? Proszę bardzo, pan radny, prawda? Panie przewodniczący, panie burmistrzu, może troszkę nie na temat, bo ustalamy regulamin, ale zaczyna już być widać koniec prac na targowisku i mnóstwo ludzi, którzy korzystają z tego targowiska, pyta mnie, jaki cel miało to zadaszenie, bo ono ani nie chroni przed deszczem, ani przed śniegiem. Pytanie, po co my go robiliśmy? Czy ktoś mógłby wytłumaczyć, czy to już jest koniec, czy tam będzie jeszcze jakieś inne elementy? A dlaczego nie chroni? Czy ktoś już korzystał z tego? Jeszcze raz. No, a skąd wie pan, że nie chroni? Czy ktoś korzystał już z tego w czasie deszczu lub śniegu? No, ci, którzy handlują, no, twierdzą... Tam nie korzystają. No to jak mogą twierdzić? No tak, ale tam cały czas są tak duże przestrzenie, że one nie będą chronić w sposób jednoznaczny, tak? Mają chronić w sposób właściwy? Będą chronić. Czyli możemy wrócić do tematu, jak będzie padał deszcz. Dokładnie. Tak? Okej. Okay. Dziękuję bardzo. Proszę, czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Proszę bardzo. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Proszę bardzo. Uchwała 4.7 zmieniająca uchwałę nr 30/359/2020 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Kozienice Kozienicki Dzienny Dom Senior Plus 2, włączenie go do Centrum Usług Społecznych w Kozienicach oraz zmiany statutu Centrum Usług Społecznych w Kozienicach i zmiany siedziby Centrum Usług Społecznych. Również proszę panią burmistrz. Projekt uchwały o numerze roboczym 4.7 Rady Miejskiej w Kozienicach
zmieniający uchwałę nr 30 na 359 na 2020 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Kozienice, Kozienicki Dzienny Dom Senior Plus 2, włączenia go do Centrum Usług Społecznych w Kozienicach oraz zmiany statutu Centrum Usług Społecznych w Kozienicach i zmiany siedziby Centrum Usług Społecznych. Na podstawie wymienionych aktów prawnych uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 30 na 359 na 2020 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Kozienice, Kozienicki Dzienny Dom Senior Plus 2, włączenia go do Centrum Usług Społecznych oraz zmiany statutu CUS w Kozienicach, paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Tworzy się jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, ośrodek wsparcia dziennego pobytu pod nazwą Kozienicki Dzienny Dom Senior Plus 2 w Kozienicach, Aleja 1 Maja 8 wraz z filią pod nazwą Klub Seniora w Świerżach Górnych 59A 26900 Kozienice. Paragraf drugi. W statucie Centrum Usług Społecznych w Kozienicach stanowiący załącznik do uchwały nr 28 na 321 na 2020 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Społecznych w Kozienicach poprzez przekształcenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach oraz nadania statutu Centrum Usług Społecznych w Kozienicach zmienionym uchwałą nr 30 na 359 na 2020 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2020 roku oraz uchwałą 36 na 427 na 2021 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 czerwca 2021 roku wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. W paragrafie pierwszym ustęp drugi otrzymuje brzmienie. Siedzibą Centrum Usług Społecznych w Kozienicach są Kozienice, ulica Radomska 6. Punkt drugi. Paragraf czwarty, ustęp drugi, punkt dziewiąty otrzymuje brzmienie. W strukturze ośrodka działa Ośrodek Wsparcia Dziennego Kozienicki Dzienny Dom Senior Plus 2 wraz z filią pod nazwą Klub Seniora w Świerżach Górnych 59A 26900 Kozienice. Paragraf trzeci, uchwałę. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Kozienice. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dziękuję bardzo. Pani burmistrz, ja bym prosił, żeby pani dla mieszkańców troszeczkę szerzej, znaczy może szerzej, a nie, a bardziej zwięźle, co my tak naprawdę tu robimy, bo po przeczytaniu uchwały to niekoniecznie, bo tutaj już ten Dzienny Dom Seniora nam się przewija kilkakrotnie, więc bym prosił kilka słów takich. W takim skrócie, co to konkretnie będzie? Konkretnie uchwała dotyczy dwóch zmian podstawowych. Po pierwsze, przekształciliśmy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z nowym rokiem, a niedawno zmienił swoją siedzibę. To też siedzibą teraz jest ulica Radomska 36. Myślę, że mieszkańcy już doskonale o tym wiedzą. Jeśli chodzi o drugą zmianę, jaką wprowadzamy, to jest utworzenie klubu seniora w Świerżach Górnych. Właśnie o to pytałem, to czy zachęcamy wszystkich, tak, którzy chcieliby skorzystać. Oczywiście. Z Dziennego Klubu Seniora w Świerżach Górnych, także zapraszamy. Dziękuję bardzo. Proszę, czy ktoś ma jakieś pytania, uwagi co do uchwały? Nie widzę. W takim razie, proszę państwa, poddaję uchwałę pod głosowanie. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Proszę państwa, uchwała 4.8. Zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. Również proszę panią burmistrz. Projekt uchwały o numerze roboczym 4.8 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 30 na 357 2020 roku Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 zmienia się załącznik uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Kozienice.
Paragraf 3, punkt 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Punkt 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kozienicach. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy jakieś pytania mamy? Nie widzę. A, proszę bardzo, jest. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, pani burmistrz chyba, bo pani... Chciałbym zapytać, gdzie w tej chwili będzie miał siedzibę klub AA? Wszystkie te jednostki, które, znaczy wszystkie te stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, które miały siedziby w aktualnej siedzibie Centrum Usług Społecznych, zostały zagospodarowane. Są to dwa miejsca. Jedno znajduje się przy Publicznej Szkole Podstawowej numer 2, natomiast drugie to przy ulicy Kopernika. Rozumiem, że ten klub AA będzie teraz w obszarze szkoły numer 2? Powiem szczerze, że nie pamiętam dokładnie, bo mamy podzielone te jednostki. Nie pamiętam dokładnie, w którym miejscu, która w tym momencie, albo jest przy Publicznej Szkole Podstawowej numer 2, albo na Kopernika. Proszę bardzo, może pan burmistrz tutaj... To znaczy, żeby dobrze zrozumieć, przy szkole to też nie jest w szkole, tylko jest budynek na zewnątrz, ten, który był biblioteką, bo biblioteka została zlikwidowana, dyrektor ją przeniósł, znaczy zlikwidowana z tego budynku. I ten budynek będzie miał tutaj wejście ewentualnie od zewnętrznej strony, od chodnika. Bo tam też będą inne organizacje, tak jak pani burmistrz mówi, uzgodnione z organizacjami i w ten sposób będzie funkcjonowało. Dziękuję. Proszę bardzo, proszę pan radny. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, chciałem się zapytać o Stowarzyszenie Kombatantów, bo też nie ma swojej siedziby. Czy to będzie na Kopernika 8, siedziba teraz nowa? Bo było w budynku WKU wcześniej. Proszę. Wydaje mi się, że no, tak naprawdę nie pamiętam dokładnie które, bo mamy kilkanaście tych stowarzyszeń, które zagospodarowaliśmy. Są podania złożone i z mojej wiedzy wynika, że to podanie z tego stowarzyszenia zostało złożone i ono oczywiście zostanie pozytywnie rozpatrzone. Umowa użyczenia tego lokalu będzie zawarta. Tak jak mówię, wszystkie te organizacje przyszły na spotkanie, które w tej sprawie było organizowane. Przedyskutowaliśmy to. Oni właściwie się sami podzielili, bo to są organizacje, które ze sobą współpracowały, współpracują ciągle i znają się doskonale. To też tak zrobiliśmy, żeby każda z tych organizacji była zagospodarowana, no i oczywiście z zadowoleniem obustronnym. Dziękuję bardzo. Proszę. Nie widzę pytań. W takim razie poddaję uchwałę pod głosowanie. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Dziękuję, pani burmistrz. Proszę bardzo, uchwała 4.9. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu części działki oznaczonej numerem 2720 położonej w Kozienicach przy ulicy Cmentarnej. Zapraszam do siebie pana burmistrza Mirosława Pułkowskiego. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Szanowny panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu części działki oznaczonej numerem 2720 położonej w Kozienicach przy ulicy Cmentarnej. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i artykułu 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami uchwala się, co następuje. Paragraf 1 punkt 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu części działki oznaczonej numerem 2720 położonej w Kozienicach przy ulicy Cmentarnej o powierzchni 300 metrów kwadratowych z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony do 25 lat. Punkt 2. Zwalnia się z obowiązku oddania wyżej wymienionego gruntu w dzierżawę w drodze przetargu. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Kozienice. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Proszę, czy są jakieś pytania? Nie widzę. Poddaję uchwałę pod głosowanie. Proszę bardzo. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Proszę bardzo. Uchwała 4.10. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z części działki ewidencyjnej numerem
2934/2 położonej w Koźlicach przy ulicy 11 listopada. I również proszę pana burmistrza. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i artykułu 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami uchwala się, co następuje. Paragraf 1 punkt 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z części działki oznaczonej numerem 2934/2 położonej w Kozińcach przy ulicy 11 listopada o powierzchni 98 m kwadratowych z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony do 10 lat. Punkt 2. Zwalnia się z obowiązku oddania wyżej wymienionego gruntu w dzierżawę w drodze przetargu. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Kozińce. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Proszę, czy są jakieś pytania, uwagi co do uchwały? Nie widzę. Poddaję uchwałę pod głosowanie. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę pana Arkadiusza jeszcze. Arkadiusz Malenda mam jeszcze tutaj. O, dziękuję bardzo. Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Proszę bardzo, uchwała 4.11. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z części działki ewidencyjnej numer 2002/3 położonej w Kozinach przy ulicy Ogrodowej. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i artykułu 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami uchwala się, co następuje. Paragraf 1 punkt 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z części działki oznaczonej numerem 2002/3 położonej w Kozińcach przy ulicy Ogrodowej o powierzchni 28 m kwadratowych z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony do 10 lat. Punkt 2. Zwalnia się z obowiązku oddania wyżej wymienionego gruntu w dzierżawę w drodze przetargu. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Kozińce. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy mamy pytania, uwagi? Nie widzę. Oddaję uchwałę pod głosowanie. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Dziękuję. Przyjęta. Proszę państwa, przechodzimy do punktu 4. Punkt 4. Interpelacje i zapytania radnych. Interpelacje oczywiście jak zawsze na piśmie. Czy może ktoś z państwa chciałby dzisiaj złożyć, to zapraszam. I punkt 5. Wolne wnioski i informacje. Słucham państwa. Proszę bardzo, pan Ryszard Zając. Może bym się nie odzywał, ale państwo wiedzą, że blok 37, Kochanowskiego 37 został ogrodzony. Bardzo staraliśmy się, żeby to było ogrodzenie takie reprezentacyjne. Tylko o co mnie chodzi, bo nawet dwóch moich kolegów radnych pytało mnie się, bo że mają zapytania od ludzi, za czyją to forsę zostało zrobione. No i zresztą do pracowników też podchodzili ludzie, którzy nawet mieszkają na Kochanowskiego i mówią, że proszę pana, to się robi za moje pieniądze i za pana pieniądze. Nie, proszę państwa, to jest własność prywatna. Jesteśmy wspólnotą. Nawet nie to, że złotówki, ale nawet tam jednego grosza społecznych pieniędzy nie ma. To jest zrobione po prostu za nasze pieniądze. Po prostu zrobiliśmy, bo nie mogliśmy już wytrzymać tych imprez pod drzwiami, bo tam jest cicho, spokojnie, więc nieraz jakieś grupy o drugiej przychodziły i robiły sobie imprezę. Wielokrotnie wzywaliśmy policję. Chcieliśmy mieć spokój. Też są już takie, że już nie potrzebujemy na przykład dwóch kontenerów na śmieci, tylko jeden zmieszany. I dlatego mówię, chcę to powiedzieć, że to jest po prostu własność prywatna i prywatne pieniądze
na ten cel zostały wydane. A my się staraliśmy, żeby to nie była, żeby to ogrodzenie było w miarę takie reprezentacyjne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Myślę, że ładne ogrodzenie. Proszę bardzo pan. Dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrzu. Ja mam takie pytanie, znaczy wniosek lub prośbę o interwencję do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, która przebudowuje drogę krajową tutaj ulica Radomska do Aleksandrówki. A dokładnie mi chodzi o tą obwodnicę i skrzyżowanie z ulicą Złotą. Tam jest krawężnik wyniesiony dosyć wysoko. Mieszkańcy no, interweniują do mnie, że no, jest utrudnione to przejście, przez, bo ten chodnik też nie jest jako ścieżka pieszo-rowerowa, tylko jako tylko dla pieszych. Rowerzyści też tam jeżdżą, no, powinni prawidłowo jeździć asfaltem. Ale tutaj jest ten krawężnik dosyć wyniesiony i czy dzieci, czy osoby starsze troszeczkę w podeszłym wieku mają problemy z przejściem, żeby tam powiedzmy, czy ten krawężnik był źle wykonany, powinien być obniżony wcześniej, czy no nie wiem, inaczej. No i na komisji składałem taki wniosek o podwieszenie lamp przy tej ulicy, bo tam co czwarta lampa to jest troszeczkę za duża odległość, a w godzinach takich, tak jak teraz jesienno-zimowych, wczesnej porze nocnej, że tak powiem, gdzie robi się ciemno, rowerzyści prawidłowo powinni jechać asfaltem, no i ta widoczność jest ograniczona, żeby zwiększyć, powiedzmy, żeby chociaż co druga lampa świeciła na tej drodze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan burmistrz. Rozumiem, że to chodzi o skrzyżowanie ulicy tej głównej, która była zrobiona, tak, z tą Złotą pan mówi, czyli tą przy torach tam jak biegnie, tak? No zależy z której strony się jedzie. To przekażemy, natomiast co do lamp to też zapytamy, natomiast nie wiem, czy to nie jest problem z lampami, bo jak postawiliśmy teraz słupy na osiedlu energetyki, tak, to stoją bez lamp, bo nie ma opraw. Czekamy na oprawy, być może tu jest ten sam problem z dostawą. Ale na pewno zwrócimy uwagę. No nie sądzę, żeby tak docelowo była co czwarta lampa, ale mówię, wiem, bo robimy przy blokach i też jest problem, na przykład dostaliśmy słupy, dostaliśmy kable, natomiast nie ma jeszcze opraw, czekamy, tak? Więc stoją same słupy w niektórych też. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę, czy mamy jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, pan radny. Panie przewodniczący, chciałem spytać panią burmistrz o sytuację covidową w szkołach. Znaczy, jaka jest liczba klas na nauce zdalnej? I czy ta liczba rośnie, czy maleje, czy jest stabilna? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pani burmistrz, proszę tam mikrofon. Szanowni państwo, no niestety sytuacja troszeczkę się rozwija, jest dosyć dynamicznie. Mamy około 30 oddziałów na kwarantannie aktualnie w szkołach. Głównie w szkole numer 3, ale i w szkole numer 1, w Woli Chodkowskiej, w Ryczy Wole. Także no, staramy się, działamy jak możemy. W momencie, kiedy te klasy są całe na kwarantannie i to prowadzone są zajęcia zdalne, jeśli nie, no to te osoby, które są wyłączone z zajęć, staramy się, żeby uczestniczyli mimo wszystko, tylko tam, gdzie oczywiście są to możliwości. Czyli nauczyciel wtedy pracuje na laptopie z włączonym laptopem, żeby te osoby, które są na kwarantannie, mogli też brać udział w zajęciach. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy jeszcze jakieś informacje państwo? Proszę pan burmistrz. Ja może tak słówko, nie wiem, czy w tej chwili to pomoże panu radnemu Mariuszowi Prawdzie. Informacyjnie co do deszczu i śniegu zobaczymy, jak będzie padało, tak jak rozmawialiśmy. Natomiast zadaszenie jako takie na targu wynika z warunków technicznych określonych dla tych miejsc, czyli minimum 50% musi być zadaszone na dzień dzisiejszy, jeżeli budujemy. A po drugie wysokość dostosowana jest do handlu też z wozów dostawczych, bo ten teren będzie przeznaczony tylko dla rolników, bo pieniądze dostaliśmy z programu rozwoju obszarów wiejskich. Tam też są swoje wymagania. Dostaniecie państwo projekt uchwały prawdopodobnie na najbliższej sesji w zakresie stawek. Dzisiaj uchwalaliśmy targowisko, natomiast tam będziemy mieli preferencyjne stawki na ten właśnie kawałek przebudowanego targu, bo taki jest element programu unijnego. Więc mówię, wysokość i ewentualne zadaszenie generalnie wynikało z wymogów technicznych i z wymogów programu. Natomiast jak się w praktyce sprawdzi, zobaczymy jak puścimy. Jeżeli będzie jakiś problem, będziemy wtedy starali się go rozwiązać. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo panie burmistrzu.
to naprawdę były głosy osób, które sprzedają w tej chwili na targu, więc prosili, żeby wyjaśnić temat. Skoro jednak wróciliśmy do tematu targowiska, to chciałbym przy okazji zapytać, czy będą jakieś rozmowy, dyskusje na temat targowiska na energetyków. Dlatego, że to stare targowisko praktycznie już nie istnieje i cały energetyk nie ma w tej chwili miejsca, w którym mogłoby być taka sprzedaż prowadzona. Także czy coś na ten temat będziemy rozmawiać? Dziękuję. Proszę pan. Oczywiście rozmawiać można, natomiast tam jest też kwestia pewnych przyzwyczajeń i tradycji, że tak powiem. Generalnie, jak pan pamięta, ja też jako mieszkaniec, handel odbywał się naprzeciwko pawilonów radomskich. No po prostu tam jest największy ruch, że tak powiem, do sklepów, ludzi ze sklepów i tak dalej. I to, że ci handlujący się w cudzysłowie przenieśli, to nie dlatego, że ktoś ich wygonił z tego przy stadionie, tylko dlatego, że biznesowo im się to opłacało, tak powiem w skrócie. I kwestia teraz no, zastanowienia się, czy i gdzie. Bo to, że my stworzymy jakieś miejsce, to nie znaczy, że ci ludzie tam automatycznie pójdą. Bezpośrednio na parkingu, jak było dawniej, no to teraz nie mam takiej możliwości bez parking i tam tego nie wstawimy. No kwestia rozważenia, gdzie i czy to by funkcjonowało, bo mówię, jeżeli my zrobimy, nie wiem, koło hali czy w innym miejscu, tak, to możemy to zrobić, załóżmy technicznie i finansowo, natomiast to wcale nie musi rozwiązywać problemu handlu chodnikowego, tego, że ktoś z tego chodnika sprzedaje. Możemy rozmawiać, zobaczymy, co z tego wyjdzie i też mówię, no te oczekiwania tych też handlujących, bo ja z nimi no, rozmawiam też często z racji tego, że robię tam regularnie zakupy i oni generalnie nie bardzo chcą stamtąd odejść w tym zakresie. A zdania kupujących są zawsze podzielone, bo są tacy, którym to przeszkadza, a są tacy, którzy mówią, że jak najbardziej, bo mają dostęp do świeżych warzyw takich od rolnika prosto przy sklepie, w cudzysłowie. Więc tutaj no, zawsze trzeba rozważyć za i przeciw. Jest przede wszystkim takie naprzeciwko Tesco w pobliżu, prawda? Taki plac, gdzie tam też można pewne rzeczy kupić. No i myślę, że ci państwo mogliby się tam przenieść. Jednak tak jak powiedział pan burmistrz, to wynika z dostępu klienta, prawda? I tam ja rozumiem, że tam jest teren prywatny, ale jak najbardziej mogliby też sprzedawać. Proszę bardzo, pan przewodniczący. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, ten temat był poruszany zarówno przez mnie, jak i pana przewodniczącego Cytryniaka około 2 lata temu. Jednak nie chwyciło. Sprzedawcy no, nie chcieli się z tamtego terenu, że tak powiem, ruszyć. Zgłoszenia były także na komitecie osiedlowym dotyczące tego, że stanowi to pewne zagrożenie też ze względu na to, że duża część chodnika jest zastawiona. No ale na daną chwilę nie dało się z tym nic zrobić, no ale być może warto wrócić do tematu i próbować tą sytuację w jakiś inny sposób rozwiązać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze pan burmistrz. Mogę? Panie przewodniczący, nie wiem. Burmistrzu. Chciałem tylko odpowiedzieć jeszcze. Nie wiem, zobaczymy czy technicznie i formalnie, bo myślałem tak docelowo, może ten też trójkąt taki, jak się schodzi tam z boku u pana cukierni, jest taki trójkąt trawy w cudzysłowie. Czy by tam coś nie zorganizował w jakiś sposób, bo z jednej strony mieliby dostęp ci sprzedający do klientów, czyli do ruchu, z drugiej strony nie siedzieliby bezpośrednio na chodniku. Aczkolwiek mówię, to, że my coś zrobimy, to nie znaczy, że wszyscy się przeniosą. My też nie mamy narzędzi egzekwowania tego w zasadzie, tutaj tylko może policja, ale my nie nasyłamy, że tak powiem, policji na tych handlujących, bo mówię, no to jest taka kwestia czysto ludzka. Tam jest od wielu lat takie przyzwyczajenie i sprzedających, i kupujących, że tamto miejsce było jak dla nich jakby najlepsze. Tak? No i po prostu będziemy szukali jakiegoś kompromisu. Jeżeli pan radny też ma jakieś propozycje, jako osoba, która tam od wielu lat prowadzi działalność gospodarczą w jednym z budynków, z lokali, to możemy zawsze rozmawiać. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, na wielu komisjach poruszałem ten temat odnośnie handlu ulicznego. W tej chwili ten handel pod chmurką się odbywa już od ładnych kilku lat, bo przenosiły się te zieleniaki. Przy Kopernika był taki zieleniak, tutaj na tym placu parkingowym, ostatnio przy Sportowej. Dlaczego pan burmistrz mówi, odeszli, bo nie po to, że
im tam nie pasowało, tylko to był prywatny grunt, podnajmowany teren, było to dość drogo i dlatego przeszli. Natomiast no, w tej chwili handlują pod murką i trzeba pomyśleć o rozwiązaniu tego problemu, nie tylko dla handlujących, ale dla rolników, którzy przywożą te płody. Jak wiemy, tam mieszkańcy są, no jest trochę młodych rodzin, ale dużo jest starszych ludzi. No i ciężko im będzie przemieszczać się na główne targowisko, żeby tam sobie kupować. I dlatego ja kiedyś sygnalizowałem, że był moment, że można było wykupić ten grunt pod tego typu działalność. Można było zdobyć środki zewnętrzne, tak jak sygnalizowałem panu burmistrzowi w Gniewoszowie naprzeciwko szkoły. Jest taki zieleniak zadaszony, doświetlony z pełnym węzłem i nie byłby to duży koszt, a rozwiązałby problem handlu. A w tej chwili no to ten handel pod pawilonami radomskimi, no to tam mamy znak zakazu handlu, a jednak się handluje i wszyscy przybykamy na to oko. No i tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mogę, panie przewodniczący? Proszę państwa, chciałem tylko powiedzieć, tak? Mogę? Tak, proszę. To znaczy tak, środków na to pozyskać nie można było, bo to, co można było, pozyskaliśmy. To, co pozyskał Gniewoszów, my pozyskaliśmy na tą część 2 miliony było maksymalnie, w sensie inwestycja, milion środków unijnych z PROW-u, milion z naszych. To po pierwsze. Po drugie, ja z tymi ludźmi rozmawiałem, oni wcale nie chcą tam przejść. Jakby chcieli, to by przeszli. Natomiast jakby było gminne, to też żeby było jasne, to nie znaczy, że darmowe. Przejmuje wtedy KGiK i tak samo jest opłata targowa, w cudzysłowie podatek i najem terenu. Więc tak samo płaci. Więc to, że byśmy kupili my jako gmina, to osoba też by ponosiła koszty. Nie, a nie, żeby ich nie ponosiła. Bo my rozmawialiśmy oczywiście, nawet się zastanawialiśmy, tam ten pan chyba chciał 600 czy 700 tysięcy za ten kawałek. Mhm. Tam z panem burmistrzem analizowaliśmy ten temat. Natomiast ci ludzie no, nie bardzo wyrażali ochoty, żeby tam przejść, nawet jak to będzie gminne w cudzysłowie. Nie, było sobie, nie dziękuję. Mogę? Proszę bardzo, panie profesorze. Ja tylko chciałbym, nie wiem czy dobrze pamiętam, ale w przyszłym roku mają być jakieś nowe reguły, nowe zasady w takich miejscowościach jak my. Podobno mają funkcjonować takie małe targowiska właśnie w jakiś tam sposób dofinansowywane, czy w inny sposób pieniądze mają być na handel, nie na zasadzie handlu takiego typowego, że ktoś jedzie i kupuje na giełdzie i sprzedaje, natomiast rolnicy, którzy z naszego terenu mają swoje płody, że będą mogli mieć takie tereny na terenach gmin udostępniane, więc warto zacząć rozmawiać, szukać terenu, bo możliwe, że ten temat, że tak powiem, pomoże nam rozwiązać jakaś tam ustawa lub jakaś inna inicjatywa rządowa. Ale temat jest naprawdę do wyjaśnienia i do zrealizowania, bo energetyk praktycznie w tej chwili nie ma takiego miejsca. Bo nie wiem, czy panowie pamiętacie, ale część radnych pewnie pamięta, na tym terenie jest uchwała Rady Miejskiej zabraniająca tego rodzaju handlu. O. Tak, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan burmistrz. Ma pan rację, ten program na razie to jest zapowiedź tylko, tak, rządowego. Jak będą szczegóły, to będziemy analizowali, który obiekt albo które miejsce by spełniało kryteria. Na razie była zapowiedź i śledzimy uważnie, zobaczymy. Z drugiej strony być może będzie nowa perspektywa unijna, nowy program rozwoju obszarów wiejskich. No na dzień dzisiejszy nie mamy szczegółów też jeszcze, no bo teoretycznie ruszyło w cudzysłowie nowy budżet, ale u nas jeszcze nie ruszyło, więc czekamy. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy jeszcze mamy jakieś informacje? Nie widzę, proszę państwa, w takim razie zamykam 41. sesję Rady Miejskiej w Kozienicach. Dziękuję państwu serdecznie. Dziękuję serdecznie, również miłego dnia.